To będzie bardzo spontaniczne spotkanie. I słowa, które powiem do ciebie, też będą spontaniczne, dlatego że nie wiem, co powiem do ciebie jeszcze. Ale z jakiegoś powodu miałem ochotę sięgnąć po tą kamerę i powiedzieć coś do ciebie. Siedzę teraz na szczycie góry. Czuję się świetnie tutaj. Czasami tutaj zagląda wiatr. I czasami możesz słyszeć jakiś szum. I wspinając się, ja spotkałem jeszcze we wsi jakiegoś człowieka, który zaczął rozmawiać ze mną. Jeden z takich ludzi, którzy widać, że lubią wypić piwo i widać, że potrzebują pogadać z kimś. Bardzo często tacy ludzie są jednymi z najbardziej uprzejmych ludzi chyba w kraju. Czasami nie są zbyt uprzejmi, ale często są, bardzo. Bardzo uroczy. I chwilę z nim rozmawiałem i w pewnym momencie zadał mi pytanie, jakie są moje poglądy. Ja tylko patrzyłem na niego i zapytał mnie, lewica, prawica? A ja mu powiedziałem, że moim poglądem jest to, że wszystko jest dobrze. To jest mój pogląd. I pomyślałem sobie, właściwie w tym momencie sobie pomyślałem, jakie to jest interesujące. Ktoś zadaje pytanie, nawet już zostawiając w ogóle taki polityczny kontekst, ale same słowa, dlatego że on dokładnie zapytał mnie, lewica czy prawica, nie pytając, czy chodzi o jakieś ugrupowanie polityczne, tylko dosłownie w taki sposób zadał to pytanie, więc domyślę, wiadomo, o co chodzi, ale teraz sobie pomyślałem, jakie to jest interesujące spotkanie. Dlatego, że mój taki najbardziej naturalny odruch było to, żeby odpowiedzieć, że wszystko jest dobrze. I to jest właściwie sedno wszystkiego, co mogę powiedzieć do ciebie. Jednocześnie nie negując czegokolwiek, nie negując tego, że czasami jest nam trudno, czasami spotykamy się z cierpieniem. Ale głębiej, ostatecznie wszystko jest dobrze. I te wszystkie doświadczenia, które mamy, służą czemuś. Służą naszemu wzrostowi. Służą tak naprawdę sercu, które może odkrywać siebie samo. W formie najróżniejszych doświadczeń. Więc lewica czy prawica? Pomyślałem sobie w tym momencie o takiej dualności, więc moja odpowiedź, wszystko jest dobrze, ostatecznie. I teraz ktoś może zadać pytanie, albo ktoś, to znaczy jakiś taki wewnętrzny głos w nas, co wybierzesz, to czy to? Co jest lepsze, to czy to? I widzisz świat kontrastu. I widzisz dobre i złe. Wysokie i niskie. Odpowiednie i nieodpowiednie. I z tego poziomu tutaj możesz na przykład krytykować pewne rzeczy, lubić pewne rzeczy, nie lubić pewnych rzeczy. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie ma miejsca. Ja nie chcę powiedzieć, że nie ma tutaj miejsca na preferencje. Ja nie chcę powiedzieć, że kiedy mówię, że ostatecznie wszystko jest dobrze, to ja nie chcę powiedzieć, że mamy sobie wmawiać, że wszystko jest okej, że wszystko jest dobrze. Absolutnie nie. Ale ponad lewicą i prawicą jest jedność.
ponad umysłem i sercem jest jedność. Ponad decyzjami jest otwarte pole możliwości, w których każda decyzja zapada. I chciałbym teraz powiedzieć o tym wszystkim, dlatego że być może obraz jeszcze nie jest do końca jasny, co ja właściwie chcę powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że jesteś kochany. I kiedy mówię, wszystko jest dobrze, to mam na myśli to, że wszystko jest miłością. I to jest dosyć szeroka definicja miłości, kiedy powiem wszystko, nie zostawiając niczego. Teraz mamy ten poziom tej dualności, na którym na przykład lubimy czyjeś towarzystwo, nie za bardzo lubimy czegoś towarzystwa. Pewne rzeczy nam się podobają w nas, pewne rzeczy nie bardzo. Pewne doświadczenia są taką sytuacją, w której ja na przykład czując miłość do kogoś, czując jakieś przyciąganie do kogoś, widząc, że ktoś okazuje mi ciepło, okazuje mi serce. Możemy spotkać się z miłością w takiej formie, która również jest miłością, oczywiście, to jest oczywiste. Ale ta miłość, o której mówię, jest dużo szersza. Ta miłość obejmuje sobą wszystko. Kiedy powiedziałem, że ten cały kontrast tych pozytywnych doświadczeń i negatywnych doświadczeń jest tym, co służy naszemu sercu, to kiedy to powiedziałem, to właśnie mam na myśli to, że poprzez ten kalejdoskop najróżniejszych form, najróżniejszych doświadczeń mamy taką możliwość, żeby odkryć tą głębszą miłość. Kiedy doświadczamy tego, że ktoś nas docenia, ktoś nas kocha, ktoś nas lubi, ktoś nas szanuje. I kiedy spotykamy się z czymś zupełnie przeciwnym i ktoś w ogóle dla nas nie jest miły. I ja mogę tutaj wymieniać najróżniejsze rodzaje sytuacji, w której możemy poczuć miłość albo wydaje nam się, że jej nie czujemy. Więc to wszystko służy naszemu sercu do tego, żeby otwarło się w nas i rozpoznało jako my, ja mówię moje, nasze serce, twoje serce, moje serce, ale tak naprawdę mówię po prostu o tobie. To jest okazja do tego, żeby rozpoznać tą, mogę to nazwać Bożą miłością, bezwarunkową miłością, miłością egzystencji. Albo nawet mogę powiedzieć jeszcze więcej, po prostu istnienie. I mówiąc istnienie, to zakłada, że istnienie samo w sobie jest tą miłością. I to jest ta cała nasza ludzka podróż bycia tutaj na tej ziemi, doświadczania tego ludzkiego doświadczenia. To jest okazja do tego, żeby spotkać się z najróżniejszymi osądami względem nas, względem życia, względem innych ludzi, względem sytuacji, rzeczy, miejsc, całego życia. Spotykamy się z różnymi osądami, które na przykład mówią, to jest okej, to nie jest okej, to jest święte, a to już nie jest święte, to jest odpowiednie, to nie jest odpowiednie. I spotykamy się z tym wszystkim po to, żeby odkryć, co dzieje się, kiedy pozbywamy się tych osądów i co się odkrywa, kiedy się pozbywamy osądów.
Ja dzisiaj myślałem, często o tym myślę. Często myślę właśnie o tym, co dzieje się, kiedy w jakiś sposób zaczynamy tak jasno kategoryzować wszystko. Kiedy mówimy, to jest okej, to nie jest okej. Kiedy żyjemy z takim podejściem, jakbyśmy z góry już mieli jakieś założenia odnośnie w ogóle wszystkiego, odnośnie życia. I czasami jest tak, że one z jakiegoś powodu one są obecne w nas. Jeżeli na przykład ktoś nas skrzywdził, to później pamiętamy tą krzywdę i później na przykład unikamy czegoś. Tak jak, nie wiem, dziecko się uczy, że jeżeli dotknie czegoś gorącego, to się sparzy. I dziecko już coś pamięta. I teraz podchodząc do ognia, ono już się wzdryga i ono już sobie coś zapamiętało. I to wszystko ma miejsce. Ale jeżeli nie pozostawiamy jeszcze jakiejś takiej otwartej przestrzeni w nas, pamiętając o tym, że tak naprawdę życie zawsze jest okazją do tego, żeby odkryć coś nowego. Często jest tak, że tak mocno się potrafimy zamknąć w jakichś naszych uprzedzeniach, nawet jeżeli wydaje się, że one mają jakąś podstawę. Ale one mają podstawę na jakimś tam poziomie świadomości. I jeżeli wznosimy się naszą świadomością wyżej, to po to, żeby spojrzeć na te nasze przeszłe doświadczenia trochę świeżym, nowym okiem. Po to, żeby je uzdrowić, po to, żeby zobaczyć, że nawet jeżeli, taki przykład, nawet jeżeli ktoś nas skrzywdził, to możemy zobaczyć głębiej nie jedynie jakiegoś potwora. I ja nie mówię, że ktoś, kto krzywdzi kogoś, nie jest potworem, bo to również jest prawda. Ale wznosząc się w świadomości, i kiedy mówię wznosząc się w świadomości, to mam na myśli osiadając głębiej w sercu, zyskujemy wizję. I tak naprawdę, nawet jeżeli spojrzysz tak energetycznie tutaj na czakrę serca, na ten ośrodek serca, serce i trzecie oko, ten ośrodek wizji ponad dualnością, jedno i drugie jest bardzo ściśle połączone ze sobą i tak naprawdę jest jednym. I to, co łączy lewą półkulę, lewicę i prawą półkulę, prawicę, to jest właśnie miłość, to jest właśnie serce. Dlatego wizja zaczyna się od serca. Więc wznosząc się w świadomości do tej szerszej wizji serca, możemy zobaczyć kogoś, kto przykładowo nas skrzywdził w przeszłości, trochę nowym okiem i na przykład zobaczyć, że on również został skrzywdzony przez kogoś i on po prostu idzie przez życie sam, szukając miłości, nie mając pojęcia, jak jej sobie dać. I na przykład myśli, że potrzebuje kogoś zdominować. Jest wielu ludzi, którzy szukają na przykład szacunku, bo nie potrafią go odnaleźć w sobie i potrzebują na przykład zdominować innych ludzi. Więc możesz spojrzeć wtedy na tą sytuację. Ja w tym momencie sobie przypomniałem o takiej nauczycielce w Indiach. Jej imię to Shanti Mai. Mam ogromny szacunek do tej pięknej kobiety. I ona na jednym spotkaniu, na jednym satsangu, właściwie tak naprawdę często o tym wspomina. Ona mówi o tym, że ona, będąc małą dziewczynką, ona była bardzo, miała bardzo przykre dzieciństwo. Ona była wykorzystana przez jakiegoś człowieka. I wychowała się w piekle. I teraz bardzo streściłem to, co powiedziała, ale myślę, że to nie jest konieczne, żeby mówić o tym więcej. Możesz sobie wyobrazić, że jak wielkie piętno może się odcisnąć na kimś, kiedy będąc małym dzieckiem jest tak bardzo
emocjonalnie, psychicznie krzywdzone, fizycznie. Jak wielkie piętno odciska się na tym człowieku. I to, co, to kim ona jest i to, w jaki sposób ona potrafi spojrzeć na swoje życie, jest po prostu dla mnie czystą szlachetnością. Dlatego mówię, że mam wielki szacunek do niej. Dlatego, że ona, mówiąc, że ona wybaczyła temu człowiekowi, ja po prostu, widzisz, jest tak, że ktoś może powiedzieć piękne słowa, ale jeżeli ktoś naprawdę mówi coś i naprawdę czegoś doświadczył i naprawdę na przykład uzdrowił w sobie coś bardzo ciężkiego, coś bardzo przykrego, jakiś wielki ból, albo przeszedł jakąś transformację, mając jakieś trudne doświadczenia ze sobą, to kiedy ktoś taki mówi o sobie, to w jego słowach jest autorytet, który jest po prostu czystym pięknem. I ona powiedziała, ja mu wybaczyłam. I ona, mówiąc o tym, ja naprawdę czułem, to się po prostu czuje, jak wielkie serce trzeba mieć, żeby autentycznie, uczciwie, nie jedynie powiedzieć, no dobra, okej, okay, no wybaczę, ale naprawdę, nie wiem, czy mnie słyszysz teraz przez ten wiatr, ale naprawdę głęboko wybaczyć w sercu, uczciwie, szczerze, coś, co wydaje się nawet nie być do wybaczenia. Ale widzisz, wybaczenie zaczyna się właśnie od tego, że przyznajesz się do tego, że ja nie potrafię wybaczyć tej osobie. I tak naprawdę taka prawdziwa, emocjonalne zdrowie, taki emocjonalny balans, emocjonalna jasność, emocjonalna lekkość wewnętrzna, właśnie zaczyna się od tego, że przyznajesz się, ja nie potrafię wybaczyć tego. Ja zostałem skrzywdzony. I to jest też moje zaproszenie tego spotkania. Czy możesz powiedzieć, jak się czujesz z tym, jeżeli potrafisz przyznać się sam przed sobą? Ja zostałem skrzywdzony. Ja się nacierpiałem trochę w życiu. Mnie nie było łatwo w jakimś momencie. Może teraz nie jest mi łatwo. Co się dzieje, kiedy w ogóle zaczynasz być ze sobą, patrzeć na siebie? Z miejsca takiej szczerości, która potrafi się do tego przyznać. I widzisz, kiedy się przyznajesz do tego, to prawda jest taka, że coś osiada gdzieś i odpoczywa w nas trochę głębiej. I z tego miejsca może wydarzyć się uzdrowienie. Dlatego, że z jakiegoś powodu często w tych duchowych kręgach, interesując się duchowością, wydaje nam się, że na przykład mamy, powiedziałem już o tym kilka razy, wydaje nam się, że musimy akceptować pewne sytuacje, albo wszystkie sytuacje. Słyszymy takie słowa, które ja powiedziałem na samym początku. Ja powiedziałem, wszystko jest dobrze. I jest taki poziom rzeczywistości, który jest tylko doskonałością. I wydaje nam się, że my na tym ludzkim poziomie tej dualności mamy też być tą doskonałością, tej wizji, która widzi tylko dobro, tylko miłość. Ale to jest coś głębszego. I żeby doświadczyć takiej szerszej wizji, tego dużego serca, które obejmuje sobą wszystko i widzi miłość we wszystkim, to wszystko zaczyna się od tej szczerości ze sobą. To wszystko zaczyna się od tego, żeby na tym poziomie, po prostu ludzkim poziomie, odnaleźć w sobie zaufanie do siebie. Takie zaufanie, które jest takim gruntem do tego, żeby rozmawiać ze sobą, żeby być szczerym ze sobą. Więc jeżeli jakieś dziecko na przykład się skaleczy i ono krzyczy z bólu, albo
nie wiem, ktoś odebrał jakiegoś lizaczka temu chłopczykowi, tej dziewczynce i ona się potrafi rozpłakać nawet. Ale co się dzieje 5 minut, 10 minut później, albo 2 minuty później? To dziecko przestaje już płakać, przestaje już krzyczeć, no. Może czasami nie, ale zazwyczaj dzieci są jak taki sztorm, który, jak taki potężny wiatr, który potrafi się zerwać, zacząć całą okolicą, przewrócić drzewo i na przykład w górach tak czasem jest, że potrafi nawet wstać. Czasem. Co się dzieje, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby być szczerzy ze sobą i wyrazić to, co jest w nas? I to po prostu nie zawsze, czasami możemy doświadczyć ogromnego bólu w sobie. I on nie opuszcza nas tak szybko, a może nawet nigdy. Ale jeżeli jesteśmy szczerzy ze sobą i potrafimy się przyznać do tego, co czujemy, i potrafimy to wyrazić w ten czy inny sposób, to nie trzymamy tych emocji w sobie. Nie trzymamy tego bólu w sobie. Ale jednocześnie to nie jest też jakaś formułka do tego, żeby teraz pozbyć się czegoś trudnego, pozbyć się trudnych emocji, pozbyć się trudnych uczuć w sobie. Ale to jest zaproszenie do tego, żeby być we wszystkim. We wszystkim, w każdym doświadczeniu, być ze sobą. Patrzeć jako serce na wszystko, co się dzieje w nas. Być sercem. I to jest brama do tego, żeby odkrywać również tą boską miłość. I tak naprawdę jedno i drugie jest tym samym. Uwaga, którą sobie dajesz. Pomimo najróżniejszych doświadczeń jest właśnie tym, co odkrywa tą boską miłość, bo właśnie tym ona jest. Ja już nie potrafię siebie zostawić. Ja nie potrafię powiedzieć, dobrze, to ja zaczekam, aż, nie wiem, jestem teraz strasznie wściekły. Ja zaczekam na to, żeby po prostu dać sobie samemu jakiś głębszy oddech, albo powiedzieć do siebie, że to, jaki jestem, to jest okej. To, jaki jestem, to jest okej. Ale my na przykład czekamy, aż nam przejdzie i wtedy potrafimy sobie na przykład wybaczyć. Ale to jest zaproszenie do tego, żeby na nic nie czekać, żeby być ze sobą już teraz. Być tym okiem cyklonu, wokół którego wiruje wszystko. Ale tym okiem cyklonu jest Twoje istnienie, jest Twoje serce, jest Twoja gotowość do tego i Twoja zdolność do tego, żeby spotkać się ze wszystkim. I tak naprawdę nie ma innego nieba. Nie ma innego nieba. Jest tylko to, które istnieje tutaj. I kiedy mówię tutaj, to nie mam tylko na myśli bądź obecny tu i teraz, ale ja mówię trochę więcej. Bądź tym, który siebie nie opuszcza. Bądź tym, który jest dla samego siebie. Dlatego, że można w sprytny sposób zrozumieć taką naukę o byciu obecnym tu i teraz, jednocześnie na przykład niechętnie patrzeć na coś. I wtedy ja widzę, że o, nie wiem, tu jest piękny kwiat. I ja widzę, o, tu i teraz jest ten piękny kwiat. Ale to jest trochę mało, bo możesz jednocześnie na przykład odmawiać sobie tego, żeby spojrzeć na coś, co dzieje się w tobie. Coś, co na przykład prosi cię o twoją uwagę. Jest jakiś głos w tobie, który może nie jest wysłuchany przez ciebie i prosi cię o uwagę. Bycie obecnym, bycie ze sobą oznacza właśnie to, tą gotowość do tego, żeby wysłuchać się. Jesteś kochany. I to jest zaproszenie do tego, żebyś ty sobie nie odmawiał miłości, którą jesteś.
to jest zaproszenie, czy możesz patrzeć na siebie okiem życia, które cię kocha. I teraz ja nie mam pojęcia, jak to powiedzieć, bo tego się nie da powiedzieć. Dlatego, że ta miłość jest tak wielka, że ja nie mam o niej pojęcia. Ja nie potrafię jej objąć. I gdybym powiedział, że czując, dla porównania, wyobrażając sobie, że na przykład wyobraź sobie taką sytuację w twoim życiu, kiedy naprawdę poczułeś głęboką miłość, na przykład do kogoś, poczułeś czyjąś miłość. Jeżeli pomyślisz o tym, że jeżeli masz na przykład dzieci i bardzo kochasz swoje dziecko, i gdybym powiedział, że o takim uczuciu, które możesz pomnożyć jeszcze setki, tysiące, milion razy, pomnożyć to uczucie, to piękne uczucie miłości i powiedzieć, że tak bardzo kocha cię egzystencja, życie, to pewnie to też byłoby mało. Dlatego duchowość jest jakąś próbą do tego, żeby również patrzeć na siebie i patrząc na siebie, patrząc też na wszystko. Patrząc na siebie może nierówną miłością, bo nie wiem, czy kiedykolwiek to będzie możliwe. Być może kiedy już naprawdę zlejemy się w jedno ze światłem istnienia, doświadczając siebie jedynie jako niepodzielną jedność, która już nie ma takiego wyrazu w formie, a która zapada się prosto do siebie jako jedno światło. Być może będziemy mieć pojęcie o tej miłości, ale nawet wtedy to nie będzie pojęcie, dlatego że wtedy to będzie to, czym jesteśmy. I teraz, mając to doświadczenie bycia człowiekiem, możemy przynajmniej zbliżać się do tej boskiej miłości. I podejmować niewielkie kroki, krok za krokiem. Przestać już siebie krytykować. Przestać już podkładać sobie na najróżniejsze, sprytne sposoby nogę. Być dla siebie jakimś sędzią, być dla siebie jakimś krytykiem. Kogoś, kto ciągle osądza każdy najmniejszy twój krok. I stać się po prostu przyjacielem dla samego siebie. Spójrz na to, w jaki sposób myślisz o sobie, o świecie. Zobacz, jakie myśli masz. Spójrz na nie. Zauważ, jakie słowa wypowiadasz swoim głosem, w swoich myślach. I zauważ, jak często obecna jest tam jakaś krytyka. Spójrz na siebie. I zadaj sobie głębsze pytanie, czy kiedykolwiek skrytykowanie czegoś kiedykolwiek pomogło czemukolwiek. I czasem możesz po prostu zobaczyć takim chłodnym okiem i powiedzieć: o, byłoby lepiej, gdyby. I być może tak, ale pytanie, kiedy krytyka była podstawą do tego, żeby ktoś się podniósł i zaczął zachowywać się lepiej, albo coś zrozumiał, albo coś zobaczył, albo czegoś się nauczył. Kiedy to wydarzyło się przez skrytykowanie kogoś? I ty nie musisz już tego robić. I od tej chwili, od tego momentu teraz możesz już przestać. Dlaczego miałbyś to robić? Dlaczego miałbyś siebie krytykować? I to jest prawdziwa praktyka duchowa.
Dla mnie to jest jedyna rzeczywista, prawdziwa praktyka duchowa, to znaczy kochać się. No jak możesz też kochać innych, jak możesz być dobry dla kogokolwiek, jeżeli nie zaczniesz od siebie? I jak możesz odkryć jakąś głębszą rzeczywistość? Jak możesz odkryć coś większego? Jak możesz odkrywać Bożą miłość, jeżeli sam sobie jej nie okażesz? I to jest też bardzo istotna wskazówka. Jak możesz odkryć głębszą duchową rzeczywistość, nie zaczynając prosto od siebie? Dlatego, że Bóg mieszka w tobie. Dlatego, że to ty jesteś boskością. I nie traktując siebie jako boskość, nie możesz odkryć boskości. To jest tak bajecznie proste. I czasami nasze podejście jest trochę odwrotne. Czasami wydaje nam się, że on najpierw musi odkryć boskość po to, żeby ewentualnie zasłużyć sobie na miłość. Ale to nigdy tak nie działa. I każdy mędrzec, który się przebudził do siebie, powie ci to samo. Że nawet jeżeli zaczynał z takiego miejsca, kiedy myślał, że jest na tej drodze doskonalenia się, stawania się, zasłużenia sobie na coś, to w pewnym momencie musiał odkryć to, że coś w nim się zatrzymało i coś w nim zwróciło się do wewnątrz. I kiedy mówię zwróciło się do wewnątrz, to mam na myśli to, że nie możesz się zwrócić do wewnątrz bez okazania sobie szacunku, ciepła, serca, miłości, zrozumienia. Każdy mędrzec ci powie, że to się zaczęło od momentu, kiedy zaczął spoglądać do wewnątrz. Bo jeżeli krytykujesz siebie i nazywasz to badaniem siebie, to jeszcze nie spotyka, to jeszcze nie spoglądasz do wewnątrz, jeszcze nie spotykasz się ze sobą. Jeżeli chcesz usiąść w medytacji, to przynieś komplementy dla siebie samego. Przynieś kwiaty dla siebie samego. Po prostu słuchaj. Ja nawet nie powiem czego, tylko powiem słuchaj. Jeżeli masz jakieś pytanie, albo czujesz, że coś nie jest jasne, to jest bardzo odpowiedni moment do tego, żebyś posłuchał. Jeżeli chcesz odkryć cokolwiek, to posłuchaj. Jeżeli chcesz znaleźć odpowiedź, to posłuchaj. I ja nie powiem czego. Dlatego, że gdybym powiedział posłuchaj tego i tego, to już byłoby trochę za dużo. Prostota tego, o czym teraz mówię do ciebie, jest tak bardzo celna, tak bardzo przychodząca do sedna, że jest najbardziej cenna. To jest najbardziej cenna wskazówka, jaką mogę ci dać teraz. Po prostu słuchaj. I to wszystko, co powiedziałem do ciebie, to są piękne słowa, ale odkrycie zaczyna się w tym, żeby słuchać. Żeby posłuchać siebie samego. I jeżeli coś rezonuje z tobą, kiedy słyszysz słowa, które ja wypowiadam, to jest możliwe tylko dlatego, że do jakiegoś stopnia słuchasz siebie teraz.
więc nie przestawaj. A jeżeli coś odkryjesz, to nie przestawaj, to słuchaj dalej. Jeżeli spojrzysz na te słowa, wszystko jest dobrze, to zobaczysz, że te słowa są tożsame również z tym, żeby powiedzieć, że wszystko jest dobrem. I teraz wszystko jest dobrem niekoniecznie oznacza, że wszystko musi być dla mnie przyjemne, być dobrem w tym sensie. Coś może nie być przyjemne dla naszego ego, ale głębiej do naszej duszy, dla naszej ewolucji jest dobrem. I nie można absolutnie niczego wyjąć z tego nawiasu tego dobra. Dlatego, że wszystko służy temu głębszemu odkryciu. Czasem może to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest łatwo powiedzieć o tym. Ja wiem. Czasem to nie jest takie łatwe. Zobaczyć, że tak jest. Ale również w takim momencie, w takiej sytuacji, nawet w takim doświadczeniu tego, że mi jest ciężko zobaczyć, ja nie potrafię uwierzyć, że to może być dobre. To właśnie w tym momencie, to jest bardzo odpowiedni moment i czas, żeby nawet powiedzieć, ja nie wiem, jak mi to służy, ja nie wiem, jak to może być dobre. Nie wiem. Ja słucham tego kolesia, ja nie bardzo rozumiem, ja nie bardzo wiem. Ale jest w tobie coś, co czuje się z tym lekko, kiedy mnie słucha. Nawet jeżeli wydaje się, że w ogóle nie jesteś tego świadom, to jest w tobie coś, co rozpoznaje ulgę w takim spojrzeniu, co nie zmienia tego doświadczenia, że może być ci ciężko z czymś też. Ale wszystko jest dobre. To jest bardzo śmiałe stwierdzenie. Ale jest najbardziej prawdziwe w moim własnym doświadczeniu. Ja nie znalazłem nic bardziej prawdziwego od tego. Nic. Wszystko jest dobre. Wszystko. Ja czuję się chyba najbardziej pewnie, kiedy mówię właśnie to do ciebie. Ja czuję się najlżej, ja czuję się najpewniej, kiedy mówię te słowa do ciebie. Wszystko jest dobrym. I znowu wracam do tych osądów. Możemy powiedzieć, to jest dobre, a to już nie jest dobre. Ale ta rzeczywistość, o której mówię, w której wszystko jest dobrem, jest rzeczywistością tej szerszej wizji naszego serca. I kiedy mówię serce, to mam na myśli serce z dużej litery. Ja mam na myśli naszą duszę, naszego ducha. Nasz duch jedyne co widzi, to dobro.